Pył i krew. Recenzja filmu z 1992 roku. Piotr Boroń. No to, drodzy czytelnicy i widzowie, wreszcie macie. Recenzowałem dzieła znane dość powszechnie, a jeżeli łyknęliście bakcyla, to dzisiaj macie film, który nie tylko jest wam nieznany, ale nawet nie dacie rady go znaleźć. Szukajcie francuskiego, dwuczęściowego filmu z 92 roku. Podają też 91. W międzynarodowej obsadzie w reżyserii Jima Godarda pod tytułem De Terre et de Singe. Albo też De Tierra y Sangre. Earth and Blood. Mit Schwert und Leidenschaft, Sabia e Sangue, lub po rosyjsku Pył i Krow. A jeżeli odezwie się nawet ktoś taki, kto go na jakimś forum wychwalał, a znalazłem takich sporo, to powiem mu serdecznie: witaj, bratnia duszo. Przy dzisiejszej popularności Monty Pythonsów trudno uwierzyć, że taką perełką filmową było ich Ministerstwo Głupich Kroków. Obejrzałem to w erze przednagrywaniowej i zakochałem się od pierwszego wejrzenia, a potem długo szukałem kogoś, kto by kochał ten film tak jak ja. Znalazł się pewien ksiądz, którego byście nie podejrzewali o takie fascynacje, a dziś jest to filmik tak kultowy, że mogę mieć wrażenie, że pół wieku temu chyba wszyscy się w nim zakochali i zachwycili. A może był bardziej proroczy niż śmieszny i trzeba było czasu? Film Pył i krew należy do takich, które kiedyś się obejrzało, bardzo się podobał, ale nie można go nadal nigdzie znaleźć i przepada gdzieś w niepamięci. A gdy już znajdzie się bratnia dusza, która go obejrzała, to z radości chciałoby się wręcz założyć fanklub tego filmu. Niepewnym w rozpoznawaniu może trochę pomogę, jeżeli dodam, że ponad 20 lat temu pojawił się w polskojęzycznej telewizji pod tytułem Piasek i krew. Na szczęście zarejestrowałem go wówczas na kasecie VHS i długo się nim delektowałem. Co mnie w nim zachwyciło? Odpowiem jako zawodowy historyk. Film ten oddaje, jak mało który film, ducha średniowiecza. Są więc w nim krzyżowcy, którzy niezgodnie z nauką marksistowską, ale za to zgodnie z prawdą, gotowi byli przebyć tysiące kilometrów w spiekocie i śmiertelnych niebezpieczeństwach, aby spełnić dane słowo. Może nawet kto coś ślubowali zbyt pochopnie, ale skoro już to zrobili, to czuli się zobowiązani do spełnienia danego słowa. W marksistowskiej nauce społeczno-ekonomicznej nie ma dla takich miejsca. W niej człowiek jest zdeterminowany jakimiś mechanizmami. No to niechże zrozumieją marksiści, że w średniowieczu dość powszechne było właśnie dotrzymywanie danego słowa, bo ludzie bali się, że pójdą do piekła, tak dziś eliminowanego z ludzkiej świadomości, ale wówczas traktowanego jako dosadna rzeczywistość. I zrozumcie choćby jedno, marksiści. Ja wam nie narzucam, że piekło istnieje, ale zrozumcie chociaż, że z całą pewnością ludzie średniowiecza byli tego pewni. I jak się pisze książki lub kręci filmy o średniowieczu, to nie można w nim antycypować socjalistami lub ateistami. Film jest romantyczny, z pięknym wątkiem miłości, ale jest przede wszystkim bardzo realistyczny. Nie jest apoteozą krzyżowców. W końcu najbardziej grzeszącą postacią są dwaj nasi krzyżowcy. Lord Ridefaux, który przez wyrzuty sumienia przynajmniej spowiada się przed śmiercią, i Lord Châtillon, który swój upadek traktuje chyba tylko jako ludzką przegraną. A może i coś tam do niego dociera, przynajmniej tego nie ujawnia. W filmie jest
sporo brutalności, bo w wyprawach krzyżowych ta brutalność była. Ale ludzie są przynajmniej pokazani jako osoby wierzące i grzeszące i czasem żałujące, no bo jednak mają sumienia. A to, co mnie martwi w dzisiejszym kinie, to trend do pokazywania ludzi bez Boga, a jeżeli z sumieniem, to tak zwanym humanistycznym. No to przyjrzyjcie się ludziom znajomym, rozejrzyjcie się wokół siebie. To znaczy spróbujcie się opierać choć przez chwilę na tym, co widzicie, a nie na danych z mediów. Czy rzeczywiście wśród nich jest przewaga takich, którzy nie mają wcale refleksji związanych z Bogiem? Nawet ci, którzy kiedyś uwierzyli, że Boga nie ma, w uczciwej rozmowie przyznają, że mają poważne wątpliwości. Ileż to wyznań w rodzaju: deklaruję się jako niewierzący, ale chciałbym po śmierci spotkać Pana Boga. To prawda, że wiara stuprocentowa jest rzadka. W tym spełniają się przecież słowa: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale wśród nas żyją liczni znajomi, którzy myślą o wieczności tak, jak myśleli ludzie nawet setki lat temu. I będą myśleć za setki lat. Opisywanie rzeczywistości bez nich to manipulacja w prezentacji jakichkolwiek czasów. Pył i krew to dobrze pokazane namiętności. Szlachetny rycerz zakochuje się w pewnej zamężnej damie z karawany, którą osłania w pielgrzymce. I tak przecież bywa. Ona odwzajemnia uczucie i w końcu rozmawiają o tym. Tak też bywa. I uznają, że trzeba dochować wierności małżeńskiej. Tak też bywa. Im się przydarzyło. Potrafili okiełznać wzloty serca dla wyższych uczuć i dlatego warci są tego, aby oglądać film o nich, a nie o takich, którzy wytrzymali w zasadach na przykład góra 2 godziny. Jest w filmie także problem odnoszenia się przez mężczyznę do kobiety zgwałconej. Jest 2 rycerzy, którzy przyjaźnili się po męsku, to znaczy pozostali heteroseksualistami. Jest problem zemsty. Grają wreszcie. Bardzo dobrze. Fernando Rey, Paul Brook, Brian Blessed, Jean-Pierre Cassel i Jean-Yves Barthelot. No i piękna Valeria Cavalli. W tym filmie kwintesencja kobiecości. To mówiąc krótko, opowieść bardzo żywa. Czy film jest idealny? Ależ skąd. Saladyn został przedstawiony jako wzór szlachetności, a takim na 100% nie był. Wymordował przede wszystkim swoich muzułmańskich krewnych, aby nie stali mu na drodze do władzy. Co do postępowania z chrześcijanami, mogło się jednak zdarzyć, że miał, choćby dla efektu, przebłyski niespodziewanej szlachetności. W końcu można powiedzieć, jak wyżej, że gdyby ich nie było, to nie warto by było kręcić filmu bez zaskoczeń. Mówiąc inaczej, wiele można filmowi wybaczyć w czasach, gdy rzeczywistość dawnych epok jest totalnie deformowana. W tym filmie jest i tak stosunkowo sporo średniowiecznych realiów, za co dzięki autorom. Nie wierzę oczywiście w komentarze niektórych zwolenników teorii spiskowych, że właśnie dlatego nigdzie nie można znaleźć tego filmu. Szukajcie, kochani, szukajcie. A jak znajdziecie, to rozgłoście. Dziękuję. Piotr Boroń.